Sorry za jakość skanu. Skanowałem widelcem, bo na skaner nie mam pieniędzy. To zadanie jest o czymś, co się nazywa rezonans mechaniczny. Najpierw odpowiem, potem wyjaśnię, czemu tak odpowiadam. Każdy układ fizyczny ma jakąś częstotliwość drgań własnych, czy też okres drgań własnych, bo to w sumie to samo. Tak? Jedno jest odwrotnością, drugiego na karcie wzorów macie z niewiadomych powodów raczej wzory na okres niż częstotliwość. Whatever, okres drgań własnych wahadła matematycznego, czyli masy na lince, której masę zaniedbujemy, to. I tak w przypadku wahadła matematycznego, jak i każdych innych układów, okres drgań własnych jest funkcją tylko i wyłącznie geometrii układu. Co oznacza, że zależy tylko od wymiarów. W tym przypadku tylko od długości drgania układu. Można wzbudzić i powiększyć, czyli zwiększyć ich amplitudę tylko wtedy, jeśli siła wymuszająca działa z tą samą częstotliwością, co częstotliwość gań własnych układu. Jakbym chciał wzór na częstotliwość gań własnych? No, odwrotność, nie? Ta pierwsza masa się buja, i co z tego? Ja nawet nie wiem, jak ona się buja, tak czy, czy jak. No to narysuję widok z góry tego. Będzie łatwiej to ogarnąć. Pierwsza masa, druga, trzecia, czwarta. One nawet nie muszą być identyczne. Przy czym rozbujano tą masę. Ona drga. Dla uproszczenia zakładam, że drga przed ekran, za ekran, przed ekran, za ekran. Co z góry wygląda tak. Ponieważ jest zawieszona na tej głównej nitce, no to drgając szarpie tą nitkę. To w lewo, to w prawo, czy też patrząc z góry, to w górę, to w dół. To jest siła wymuszająca, która działa na pozostałe nitki. To tak, jakbyśmy usiłowali rozchuszczać te pozostałe masy, przy czym na siłę wymuszającą o tej częstotliwości, czyli o częstotliwości drgań własnych tego wahadła, Zareaguje tylko wahadło, które ma tą samą częstotliwość drgań własnych, a ponieważ częstotliwość drgań własnych jest tylko i wyłącznie funkcją geometrii układu, w tym przypadku długości wahadła, więc zareaguje tylko wahadło trzecie, bo ma tą samą długość koniec.